Kolejna akcja wsparcia dla osoby chorej na białaczkę. Dziś ulicami Błażowej przeszli uczniowie, którzy zachęcali do rejestracji w bazie dawców Szpiku. Wszystko z myślą o 62-letnim Zbigniewie Nowaku z Futomy. Marsz to dopiero początek akcji, bo Dzień Dawcy w Błażowej i Futomie zaplanowano na niedzielę. Uczestnicy marszu przekonywali, że dla was to tylko 5 minut, dla innych całe życie. Wszystko z myślą o muzyku z Futomy, który całe życie poświęcił potrzebującym, a teraz sam jej potrzebuje. Kilka miesięcy temu usłyszał diagnozę – białaczka. Teraz szuka genetycznego bliźniaka, a w tych poszukiwaniach wspomogą go uczniowie z Błażowej i Futomy. Już w najbliższą niedzielę w miejscowych szkołach odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców Szpiku. Między 10 a 16 może to zrobić każda zdrowa, dorosła osoba, poświęcając zaledwie kilka minut. Wystarczy wypełnić formularz i oddać do badania próbkę wymazu z jamy ustnej. Ustrzyki Dolne to kolejne miasto po Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, które będzie miało tak zwaną platformę otwartych danych. Wszystko dzięki umowie, jaką samorząd podpisał z firmą komputerową Microsoft. Już w lipcu zostanie uruchomiony portal, który będzie gromadzić dane m.in. o obiektach turystycznych oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Można z nich będzie swobodnie korzystać, przetwarzać je i udostępniać bez żadnych ograniczeń prawnych, technicznych czy społecznych. A to ma poprawić życie mieszkańców i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Przemyśl ma nowy punkt obsługi ruchu turystycznego. Powstał w kamienicy Rynek 16 z inicjatywy Przemyskiego Klastra Turystycznego, który zrzesza przedsiębiorców tej branży z Przemyśla i okolic, hotelarzy, restauratorów i lokalnych twórców. W punkcie można kupić pamiątki związane z Przemyślem, pooglądać obrazy miejscowych artystów, ale przede wszystkim uzyskać kompleksową informację turystyczną dotyczącą przewodników po mieście, czy tego, co warto tu zobaczyć, gdzie się zatrzymać i jakie atrakcje są w okolicy. Przemyśl ma najwięcej obiektów w województwie wpisanych na listę zabytków, ciekawą historię, piękne położenie i walory przyrodnicze. Jednym z celów klastra jest zatrzymanie tu turystów na dłużej, nie tylko na chwilę w drodze w Bieszczady czy do Lwowa.